Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiaj nową serię na YouTubie, jest to już trzecia część z nowej historii o Larze, jeżeli mogę powiedzieć, że jest nowa. Oczywiście, że nie jest nowa, bo gra jest z 2008 roku, natomiast jest to jakby ta część... Ta trylogia przygód sprzed najnowszych trylogii, które zresztą pojawiły się już u mnie na kanale. Wszystkie są skończone z wyjątkiem Shadow. Shadow zawiesiła się w połowie. Być może jeszcze kiedyś do niej wrócę, bo osobiście podobała mi się, natomiast na kanale się nie przyjęła. Jak możecie zauważyć, mam grę w angielskiej wersji językowej. Gramy sobie na Xboxie Series X. Z kompatybilnością, czyli ogólnie Xbox 360. Więc no tak będziemy przechodzić grę. Mam włączone napisy angielskie. Wersja na Xboxa niestety, przynajmniej ta, którą można kupić na stronie Microsoftu, nie jest spolszczona, więc będę musiała Wam napisy prawdopodobnie zrobić polskie. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy to robić, czy nie, ale zapewne będą one do włączenia w menu. Jak będziecie sobie załączać film na YouTubie, to tam na dole jest taka zębatka i tam można sobie włączyć napisy mojego autorstwa, jeżeli ja ostatecznie postanowię je zrobić. Bądź jeżeli będziecie oglądać na telefonie, to u góry ekranu powinny być trzy kropki i tam też można sobie włączyć napisy. Więc może już nie będę przedłużać, rozpoczniemy sobie przygodę. Ogólnie, jeżeli chodzi o Tomb Raider Underworld, tutaj z tego, co czytałam na różnych solucjach, jest około 8 poziomów, czyli coś podobnego jak Legenda, z tym, że tutaj niektóre poziomy zajmą nam na przykład około 2 godzin czy półtorej, więc myślę, że będę takie dłuższe poziomy po prostu przepoławiała na pół. Albo na przykład tak, że będą z jednego poziomu 3 odcinki. Myślę, że ten pierwszy poziom przejdziemy sobie w jednym odcinku. Można powiedzieć pierwsze dwa, bo czeka nas najpierw prolog, a później taki poziom pełny. Także nie będę już przedłużać, bo odcinek będzie bardzo długi. Na wstępie też powiem, że nie mam zamiaru zbierać raczej skarbów. Co się nawinie, to zbierzemy. Jeżeli coś się nie nawinie, to nie będziemy zbierać. Start the new game i rozpoczynamy sobie na poziomie standardowym, czyli Tomb Raider. No dobrze, już na samym początku mamy rozpierduchę. Muszę się nauczyć sterowania na Xboxie, bo na początku planowałam dla Was nagrać serię na PC-cie. To znaczy na moim laptopie, ale wiadomo, laptop to też jest PC. Niestety nie udało mi się to, ponieważ okazało się, że podczas przechwytywania ekranu gra bardzo się przycina i niestety muszę się teraz nauczyć nowego sterowania na padzie. Więc myślę, że troszeczkę mi to zajmie. No ale zobaczymy, miejmy nadzieję, że jakoś w miarę szybko się przyzwyczaję. No niestety, moje plany poszły się walić. Czy ja tutaj mogę zeskoczyć? Chyba mogę. I teraz powinnam chyba do tyłu? Tak, tak ledwo bym powiedziała. Udało mi się to przeżyć. Jak widzicie, cała posiadłość Croftów płonie, pali się. Wybaczcie też, jeżeli ja tak dzisiaj przez ten pierwszy odcinek, czy tam pierwsze dwa, będę się tak dosyć solidnie jąkać, ale po prostu bardzo dawno nie nagrywałam. Te odcinki, które wy tak naprawdę widzieliście z aniversary, to ja nagrałam tak gdzieś 2 tygodnie temu. Tak plus mi... Lara, co ty robisz? Miałeś skoczyć. Tak plus minus. Ogólnie Underworld nie lubię za tą kamerę, że ona się tak zachowuje dosyć szaleńczo, bym powiedziała. No, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? No troszeczkę... Na PC-cie już się nauczyłam skakać, a tutaj jeszcze nie. No, dawaj. No i co? Schodzimy.
Tydzień wcześniej. Hey Lara, find it yet? Patience, Zip. I warned you that conveniently undiscovered islands would be scarce in the Mediterranean. Are you sure this Eddington chap knows what he's talking about? If he says Father was convinced the path to Avalon was here, I have no reason to doubt it. Fair enough. It's... well, we've been talking... You've been talking, man. Yeah, it's just... all right. Maybe Avalon is real, but... just because some... bad woman tells you your mother didn't die after all. I mean, look, I don't want to seem heartless, but this... idea of your mom living in some Celtic underworld, it's a little bit mental, isn't it? I have no illusions that my mother is holding court in some mythical paradise, Alistair. I only want the truth, whatever it may be. I'll ring you later. No, droga do Avalonu. Dawaj, Lara, możemy skoczyć sobie. I teraz tak, pytanie, którym się... Okej, broń się zmienia bardzo prosto. Akurat to jest całkiem przydatna sprawa. Zastanawiam się, którym się szybciej pływa. Jeszcze tego nie odkryłam. Właśnie, czy my mamy... jakiegoś rekina? Chyba niekoniecznie. Tutaj jest bardzo dużo skarbów poukrywane, ale tak jak ja już wspomniałam, raczej nie mam zamiaru tego zbierać. Musimy podpłynąć troszeczkę bliżej. No dawaj, pruj. No, super. Jesteśmy w miarę bezpieczni teraz. Dobra, myślę, że gra zaraz mnie nauczy, jak czego używać. Tu jest latarka, pistolety, lornetka, no dobra. Jak widzicie, mamy przejście do otworzenia i tutaj możemy znaleźć już pierwszą część, która nam się do tego przyda. Jedna już jest włożona, a po jeszcze jedną będziemy musieli popłynąć. Kurde, którym się tutaj szybciej pływa w tej grze? Tym się strzela. Ach, tym płyniemy szybciej. Dobrze. To już będę wiedziała. Powiem wam, że tutaj na konsoli dużo bardziej to wszystko wygląda tak mgliście i tak dziwacznie. Powiem wam, że naprawdę na PC-cie dużo lepiej gra się prezentuje. Przynajmniej ja tak uważam, biorąc to z perspektywy takiej, że dosłownie próbowałam to dla was nagrywać na PC-cie. I aż żałuję, że niestety nie mogę. No, nie dałoby się tego niestety oglądać. Będę miała też dodatkowe zadanie, to znaczy, żeby zrobić dla was te napisy. Ja nie jestem jakaś wybitna z angielskiego, dlatego też będę potrzebowała do tego jakiejś pomocy, ale to tak w ramach rekompensaty będę chciała zrobić. Dobra, i teraz, żeby się nie pomylić, już się chyba pomyliłam delikatnie, to potrzebujemy zrobić sobie tak i tak. Spokojnie, to damy radę ułożyć sobie. Tylko tego mogłam na razie chyba nie obracać wcześniej. No i ostatnie oczko to już jest formalność. No i super, działa.
No to co? Płyniemy. Widzę, że teraz gra mi też podpowiada, jak powinnam szybciej pływać. No natomiast my już to oczywiście wiemy. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego jakby Lara nie potrzebuje na powierzchnię wychodzić, to mamy butlę po prostu z tlenem. No a tutaj widzę, że mamy jakieś towarzystwo. Dobra, chyba do góry. Super, jesteśmy na powierzchni. Może ja mam włączoną latarkę? Tak, była załączona. No dobrze. Tutaj możemy te wazy sobie zbijać i tutaj wam pokażę, jak wyglądają skarby, bo one najczęściej znajdują się właśnie w takich miejscach i mamy je tutaj. Możemy je podejrzeć na naszym palmtopie, którego odpalamy w ten sposób. I tutaj mamy, że jest do zdobycia aż 26 skarbów i jeden relikt. Weapon. No, tutaj możemy sobie różne rzeczy przeglądać. Jest też w sumie dziennik Lary. Mogłabym wam go pokazać. Tutaj niestety wszystko będzie po angielsku, ale jeżeli ktoś z was chce sobie poczytać, bo na przykład zna język, no to serdecznie polecam. No dobra, schodzimy. I teraz pytanko, czy coś tutaj jeszcze znajdę? Raczej nic. Dobra. Tutaj już mamy coś i tu jest, moi drodzy, apteczka. Wygląda tak dosyć, powiedziałabym, ciekawie. Ale dobra, nie zajmujemy się tym. Naszym zadaniem jest dostać się wyżej. Zastanawiam się, czy mam ochotę iść jeszcze po jeden skarb. W sumie możemy pozbierać te, które gdzieś się tam właściwie nawiną. Nawiną, nie nawiną. No jest ich tutaj trochę. Ale te w miarę tutaj łatwo jest znaleźć. Przynajmniej ja lubię rozbijać te wazy. Czy tam mi się opłaca iść? Tam może być apteczka. Chociaż boję się, że nie będzie tutaj apteczki. O nie, już tutaj żeśmy tak naprawdę byli. Więc mogłam się po prostu cofnąć. Ale dobra, chciałam wam pokazać taką drogę. Wybaczcie, jeżeli będziecie słyszeć analogi odpada. Niestety, no, na niektóre dźwięki jesteśmy narażeni, jeżeli chodzi o konsolę. Chociaż jeżeli chodzi o peceta, to też, bo jeżeli ktoś ma jakąś klawiaturę mechaniczną, no to też wiadomo, dźwięki to z siebie jakieś tam wydaje. No i super, jesteśmy po drugiej stronie. I naszym zadaniem jest sobie otworzyć bramę. Zaczniemy od tego. Cudownie. I teraz naszym zadaniem będzie to przenieść. Ciekawi mnie, jak się rzuca na Xboxie. Myślę, że gra mnie tego jeszcze zdąży nauczyć. Oj, pięknie. I teraz powinniśmy móc już otworzyć sobie bramę. Be Niflheim, the realm of the dead. Not Avalon exactly, but the Norse equivalent. No tutaj, jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to napisy polskie zdecydowanie się przydadzą, bo historia w Underworld jest dosyć zawiła. Oprócz tego, że szukamy Avalonu, to znajdujemy jeszcze Halheim i Niflheim. I no, jest tego naprawdę sporo, jeżeli o to chodzi. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja schodziła na dół. Tutaj możemy jakieś znajdźki znaleźć. Ale jeszcze mimo wszystko warto zbić resztę,
Może się okazać, że jest gdzieś jakaś apteczka. Co się stanie, jak ja się zejdę? Może tu jakaś apteczka leży, ja nawet nie wiem. Nie no, niestety nic tutaj dla nas nie ma. Okej, tu mogę w sumie zejść. Tutaj też można się przejść w dwa miejsca, tak jakby. Chyba? Nie, i tak jesteśmy zmuszeni zejść na dół. No dobrze, to zejdźmy. A tutaj? Niczego nie ma? Kurde, muszę się nauczyć, że latarka jest pod tutaj lewą gałką. Lewym przyciskiem. Oj. Tutaj naprawdę dobrze trzeba wymierzać... Co tutaj było? Apteczka. Przydadzą się nam później. No i co? I moi drodzy, dotarliśmy do jakiegoś głównego pomieszczenia. Tutaj jest kolejna apteczka. Myślałam, że tutaj się już odpala cutscenka. Ona jest, widzę, dalej. No, musimy pozbyć się krakena, że tak powiem. Moment, czy tutaj nie było gdzieś jakiś was do zbicia? Chyba są troszeczkę dalej. Dobra, tutaj nic nie zdziałamy. Na dół lepiej nie spadać. No, musimy sobie z nim najpierw poradzić. Raczej nie będzie to wielki problem. Chyba, że się wywalę przez przypadek, bo źle na przykład skoczę. To się prędzej zdarzyć może. Szczególnie, że tutaj jest taki moment, że naprawdę łatwo jest spaść. No dobra. Czy to jest to miejsce? W sumie mogłam też tamtędy zacząć skakać. Na dół raczej nie mam zamiaru schodzić. No dobra. Tutaj też trzeba się bardzo dobrze ustawić. Ja zawsze jak tutaj skaczę, to mam po prostu takie... No, zaraz to mnie nie będzie. Na szczęście Lara tutaj w miarę dobrze sobie radzi. O, i tutaj musimy uważać. No właśnie, akurat mi się to teraz udało za pierwszym razem. Dobra, tutaj mamy pierwszą łapkę, ale na razie zanim tam pójdziemy, to zajmijmy się tym miejscem. Jak widzicie tutaj... Okej, tutaj akurat nie ma krakena chyba. Właśnie, tam też można od dołu się dostać. No my przyszliśmy akurat górą. No, niestety nasz pan kraken nie chce się stąd usunąć. Czy ta kamera może się naprawić? Dziękuję serdecznie. Dobra, czyli tak musimy zejść sobie w dół. Czy ja się tędy złapię? Cokolwiek? No jasne, zabijmy się już od razu. Rozumiem, że tutaj dobrze było zejść sobie dołem. Tia. Dobra, używamy apteczki za pomocą tego. Troszeczkę szkoda, że zmarnowałam apteczkę, bo tutaj naprawdę nie powinnam takich rzeczy robić. A zaraz się okaże, że jeszcze bez sensu tu znalazłam.
Chociaż na szczęście chyba nie. Tutaj lepiej jest akurat przechodzić dołem. Natomiast jest to dosyć ryzykowne, bo ten kraken nie jest aż tak przyjaźnie nastawiony, jakbyśmy chcieli. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ja na pewno muszę przyznać, że tutaj twórcy postarali się, żeby to ciało jakby Lary działało w taki dosyć naturalny sposób. To znaczy nie tak sztywno, tak jak na przykład właśnie w Anniversary, że ta Lara się tak sztywno zachowuje, tylko faktycznie jak skaczemy, to nam się wyginają te plecy i tak dalej. Wygląda to dosyć naturalnie, trzeba przyznać, mimo wszystko. Przynajmniej ja tak uważam. No dobrze, i teraz przydałoby się dostać tam. Ja zawsze sobie skakałam tędy. Tam na razie nie chcę iść. W ogóle też wasze pytania uprzedzając już. Ja nigdy Underworld nie skończyłam, czyli mamy podobną sytuację co z Anniversary. Z tym, że jeżeli chodzi o Anniversary, to u mnie rzecz wyglądała tak, że ja prawie skończyłam grę. Jeżeli chodzi o Underworld, to ja tak naprawdę nigdy jej za bardzo nie zaczęłam. To znaczy, jedyne co robiłam teraz, to była kwestia testowania dla was, na przykład tego pierwszego poziomu. A jeżeli chodzi o resztę, to ja tak naprawdę nie pamiętam kompletnie niczego. Kompletnie niczego. Oczywiście jest standardowa sytuacja, że patrzyłam oczywiście jak mój wujek gra, bo tak naprawdę to wszystko było takie łączące się ze sobą. Ja też później z czasem, jak zaczęłam się interesować jakimś tytułem, to właśnie na przykład oglądałam sobie serię na YouTubie. Czy ty tutaj doskoczysz, koleżanko? Tak. Oglądałam sobie też serię na YouTubie, więc jakby ja te gry znam, ale nigdy ich nie przeszłam i nie do końca je pamiętam, bo to też było jakiś czas temu. Dlatego tak naprawdę można powiedzieć, że my te historie przechodzimy pierwszy raz razem, bo to, że oglądałam serię na YouTubie parę lat temu, to nie znaczy, że znam grę i że miałam z nią do czynienia, bo no nie przeszłam jej fizycznie sama i wiem mniej więcej, co nas czeka, ale tak naprawdę, żeby to przeżyć samemu, to mam tylko przebłyski z przeszłości, no nie? Dobra, R-ką celujemy. Muszę wyciągnąć broń i zrobić tak? Aha, po prostu, dobra, automatycznie mi Lara chyba przycelowuje. Trochę inaczej niż na konsoli. No i świetnie, udało nam się pozbyć krakena. Teraz przydałoby się stąd bezpiecznie zejść. Jak widać, to nie jest duży problem. Jesteśmy też prosto przy dźwigni. I mamy otwarte przejście. No, gdybyśmy nie pokonali krakena, to niestety, ale byśmy się tutaj nie dostali. Jeżeli ktoś bardzo lubi zwierzątka, no to tutaj niestety nie obeszło się bez pokonania. Będzie tutaj też dużo scen, w których będziemy walczyć ze zwierzętami. Między innymi są to na przykład tygrysy. I pojawiają się też na przykład jaszczurki i goryle. Goryle? Nie wiem, czy goryle. No podobnie jest troszeczkę jak faktycznie w Anniversary, bo tam też żeśmy mieli do czynienia ze zwierzętami. W legendzie też się pojawiło parę tygrysków, parę kotków. Nie chcę sobie zrobić krzywdy. Czy ja nie mam wyjścia? Muszę skakać? Muszę skakać. Dobra, na szczęście jest to na tyle intencjonalne, że tutaj raczej trudno byłoby się zabić, wydaje mi się. Jak widzicie, no tego też zdecydowanie nie mieliśmy w poprzednich częściach, takiej wspinaczki po kamieniach. To troszeczkę, wiecie, już taki zalążek w Tomb Raider 2013, z 2013 roku. Z tym, że tam mieliśmy typową wspinaczkę za pomocą czekanu.
No a tutaj mamy taką typowo ręczną wspinaczkę. Dobra. I dotarliśmy bezpiecznie na drugą stronę. A tutaj coś dla mnie jest, jakaś apteczka czy coś, no nie pożałowałabym sobie. Nie pogardziłabym nią. Thor, the Norse god of thunder. Whatever are you doing down here in Niflheim? According to the Eddas, Thor needed special iron gauntlets to wield his mighty hammer Mjolnir. Could it be? No i dobrze, potrzebujemy się oczywiście tam dostać. Tutaj mamy podpowiedź odnośnie wysuwania się tych różnych rzeczy. Natomiast potrzebujemy do tego paru przedmiotów. Tutaj z tego co kojarzę, nie znajdziemy niczego przydatnego. Będziemy mogli z tego przejścia skorzystać później. Jedyne co, to możemy sobie zebrać znajdźkę i ewentualnie jakaś apteczka może tutaj leżeć. Ja nie wiem, czy apteczka może się znajdować w takim dzbanie, a podejrzewam, że nie i rozwalam ją po prostu bez sensu, ale nie wiem, dlaczego kręci mnie w tej grze rozkopywanie tych wszystkich glinianych naczyń. Tak, wiem, jestem dziwaczna. No, ale dobrze, niech będzie. Dobra, wchodzimy sobie tędy. Czy ja skoczę tak, czy... Dobra, nie muszę się typowo obracać, natomiast ja to robię już z przyzwyczajenia. Dobrze, zaraz gra... Okej, RB się rzuca. RB się rzuca? O, to ciekawie. No dobrze, to skorzystamy z RB. Zaraz jeszcze rozejrzymy, czy tutaj na pewno nie ma żadnych apteczek, bo aż ciężko jest mi w to uwierzyć. No, to żeś rzuciła. Pozdrawiam cię serdecznie. Co to miał być za rzut, twoim zdaniem? No, dziękuję. Dobra, latarkę odpalimy. Muszę się nauczyć, gdzie jest ta latarka, bo też będziecie mieć strasznie ciemno na YouTubie. Proszę bardzo, jest apteczka. Czyli jednak mi się poszczęściło. No, prawie mnie to przygniotło. Dobra, i teraz tak. Ja wolę sobie osobiście dać to tutaj i otwierać to z drugiej strony za pomocą linki. Dobra, B się odkłada. Y-kiem można zadać cios takim czymś. W ogóle śmiesznie to wygląda, jak Lara się próbuje tym zamachnąć i kogoś przypieprzyć. Mogę się poruszać z tym szybciej? Nie za bardzo. Dobra, B. B. Super. Jak widzicie, otworzyła nam się jedna z zapadni. Została nam jeszcze jedna. I potrzebujemy skorzystać... Niestety... O, ja jednak dosięgnę tędy. To przyjemnie. Możemy wejść. Put your hands on your head. Turn around. Slowly. I don't suppose you'd be open to bribery. Gościu się nie patyczkuje, nie? Bloody hell.
To jest reakcja raczej taka niegodna Lary, bym powiedziała. I pokażę wam coś, co jest największą głupotą. Podobno nie mamy amunicji. No tak, widzę. Dobra, rozejrzymy się standardowo. Latarka. Wkurza mnie to, że ona się co jakiś czas wyłącza, no ale nie możemy mieć latarki włączonej w nieskończoność, nie? Dobra, trzeba się stąd wydostać, ale najpierw zgarniemy sobie skarbik. Serio? No, weź to zniszcz. Dziękuję. Dobra, wolę to rozwalić, bo gdyby tutaj się jednak okazało, że jest apteczka, to nie chcę jej ominąć. Bo potem się przydadzą. I teraz pytanie, jak się stąd wydostać. Czy ja jestem w stanie normalnie stąd wybiec? Wygląda na to, że tak. W ogóle powinnam częściej korzystać ze sprintu. Właśnie, teraz nam się otworzyło przejście tędy. Jest to pierwszy raz w Tomb Raidera, gdzie tak naprawdę wracamy tą samą drogą, którą żeśmy przyszli. No z małym wyjątkiem, bo tutaj żeśmy oczywiście nie byli. Ale mimo wszystko mamy kolumny. I teraz pytanie. Ja chyba powinnam stąd zacząć. Tak mi się coś kojarzy. Dokładnie. No i teraz się zacznie rzeź pod tytułem spróbujmy się utrzymać i się nie zabić. Dobra, teraz tutaj. O mój Boże. Weź wróć. Dobra. Nienawidzę tego skakania. Ogólnie tutaj bardzo ta kamera jest taka... Wiecie, to nie jest kwestia ani czułości myszy. No w tym wypadku tutaj w ogóle nie ma czegoś takiego jak czułość pada. Przynajmniej ja nie wiem, żeby sobie to ustawić. Ale no... Straszne to jest, jeżeli chodzi o właśnie Underworld, że ta kamera tak lata we wszystkie strony po prostu. Zresztą to widać i no, nie znoszę tego osobiście. Dobra, wyszliśmy sobie tędy. Możemy jeszcze zobaczyć, jak ludzie uciekają. Dobra, my jak stąd zejdziemy? Dobre pytanko. Tu w ogóle wydaje się, jakby się dało wejść, ale chyba się nie da. Tu była linka, z tego co zauważyłam. Tylko to takie dosyć ryzykowne. Jakaś apteczka, coś dla mnie tu leży? Leży, dziękuję serdecznie. Na to czekałam. Wierzcie mi, przydadzą się później. Dobra, i gdzie teraz? Tutaj w dół. I teraz w dół. No, dawaj. Tutaj od razu chyba na dół, nie? Oczywiście dostała mnie. Ale to już kij. No, i tutaj się nagle właśnie pojawiły przedmioty. Chyba, że tutaj były, a ja wcześniej ich po prostu nie zauważyłam. Jak widzicie, no tych skarbów jest tutaj od groma. Ja nie zbieram wszystkich, bo to byłby żart. Szczególnie, że w samym morzu podobno jest ich około chyba 11 czy 13. No to naprawdę spróbujcie sobie to wszystko zebrać, nie? Dobra, na szczęście się umiesz łapać. Czy ja dobrze idę? Dobrze idę. No, jak widzicie, droga wygląda znajomo. Jest jak najbardziej znajoma. Dobra, i teraz tędy. Pobiegnijmy troszeczkę, przyspieszmy tempa. Ja mam nadzieję, że wiecie, teraz nie chodzę w kółko. Nie, dobra, wszystko wygląda jak najbardziej znajomo. Aż nam się delikatnie... Aha, bo to ja mogę podnieść. Nie chcę tego podnosić. I teraz tak, żebym się nie pogubiła. Już źle robię, nie? Chyba mogę zanurkować.
Mogę, ale bezowocnie. Bo już zrobiłam błąd życia. Chociaż? Chyba tędy potrzebujemy się wydostać. Ścieżka wygląda znajomo. I właśnie o tych ruchach kamery mówię, nie? Że to jest po prostu straszny szajs. I tutaj będziemy nurkować teraz. No i pięknie. Jak widzicie, no naprawdę niestandardowa sytuacja, bo prawda jest taka, że chyba nigdy wcześniej w Tomb Raiderach nie było tak, żebyśmy się gdzieś musieli jakąś ścieżką wracać. Zawsze były cutscenki różnego typu, które nas sprowadzały gdzieś na ziemię. Nie wiem, przyprowadzały nas w stare miejsce, dawały nas w nowe, ale raczej nie zdarzało się, żebyśmy mieli tą samą drogą wracać, którą żeśmy przybyli. I w sumie za to twórców można pochwalić. Jest rekin, mam nadzieję, że już nie będę musiała się z rekinem bawić. Spróbujemy popłynąć trochę szybciej. Gra nas będzie prowadziła prosto na naszą łódkę, więc jak widzicie, to jest tutaj. No, wypłyniemy dzisiaj? Dobrze, że mamy tą butlę z tlenem. Cudownie. Dobra, jesteśmy. W ogóle trzeba przyznać, że ten model Lary jest naprawdę całkiem fajny. Dać radę się wspinać trochę szybciej? Byłoby super, ale chyba niekoniecznie. A, tym robimy przymierzenie, dobra. Tutaj bym się rozejrzała, bo mogą leżeć gdzieś jakieś apteczki. Chociaż widzę, że raczej nie uświadczymy. Dobra, możemy przymierzać. Jest punkt kontrolny i właśnie tutaj te apteczki się faktycznie mogą przydać na tym statku. Dobra. Właśnie to jest ten moment, kiedy ja już umieram, nie? No dawaj. Tutaj się opłaca chyba bardziej tych gości kopać. No dawaj. Dobra, nie będziemy tracić czasu. Ktoś jeszcze? Chyba nie. Dobra, potrzebujemy się dostać tam. Wow, naprawdę nie skoczyłaś, tylko się prawie zabiłaś. No teraz to mnie zagięłaś mnie. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałam. W ogóle musicie spojrzeć, co tutaj pisze. Brzmi znajomo? Brzmi znajomo. Ten gościu tam dalej jest? Namierzę go stąd? Namierzę. Dobra, tak żeby mi problemów nie sprawiał. No tak się właśnie apteczki kończą, nie?
Granat. Dobra. Masz, żryj. Dobra, beautiful. O, tu by się przydał granat, jeszcze jeden. O, masz. Ale na niego to rzuciłam. Ej, to jest piękne. Super. Dobra, chociaż my musimy się udać chyba teraz gdzie indziej. Tutaj dosłownie na dół. Gdzie jesteś? Masz. Wow. To było naprawdę interesujące. Tutaj nic nie ma, nie ma. Tutaj też nic nie ma. O, nie mam już granatów. No, ale nie chciałabym tu zginąć. No tu by się przydał granat, jak nie wiem, nie? Dobra, tu jest jeszcze jeden gościu. O Boże, jest ich dwóch. Uch, ale by się przydała jakaś apteczka. No, ale będzie problem. O kurde. Ale się wpieprzyłam. Ojojoj, pierwsza śmierć, moi drodzy, w tej grze. Na szczęście gra się nade mną zlitowała i dała mi full życia. A, czyli dobrze poszłam, bo mnie tutaj gra zamknęła. Okej, dobra. Teraz ty. W ogóle to jest trochę śmieszne, że ona ich tak, wiecie, takim zwykłym kopniakiem po prostu przewraca, nie? No, to jest niedobrze. Gościu jest trochę idiotą. Nie wiem, czy tutaj jeszcze będą jacyś wrogowie. Tędy chyba nie. A, jednak tamtędy. Fajnie. Very pleased to see you again, Lara.
specimen jar offers little in the way of amusement. So I've grown fond of watching Amanda suffer the effects of sharing your interests. Jacqueline Nutter, you just don't know when to die. A trait we have in common. It was you who told Amanda about Avalon. Our time is short, so choose your questions carefully. What do you know about my mother? The dais you and she found in Nepal, it's part of a travel network, so to speak. It took your mother to Avalon. My father thought Avalon was below, but that's Niflheim. What's the Norse connection? Ah, Richard found the wrong Norse underworld. Your mother didn't go to Niflheim. She went to Helheim. Where is it? I will tell you where it is, one day. But when that day comes, you'll need Thor's hammer to get inside. Perhaps you'll have better luck finding it than your father did. What do you mean? Your answer is on the west coast of Thailand. Then it's parallel. Dobra. Musimy się jeszcze stąd wydostać. Tutaj chyba tędy. Nie? No to którędy? Aha, dobra, tędy. No, nie jest dobrze. O, nie tutaj. Cudownie. No okej, nie jest miło. Tak, Gro, na pewno LB mi pomoże, jak ja już wyczerpałam sobie możliwość biegania. Dobra, biegniemy. Ała, no, Gro, pogięło cię. Gdzie teraz? Tutaj? Teraz tu. Do góry. I teraz w bok. Nie tak w bok. Dobra, jeszcze raz. No, dawaj, biegnij. No jasne, Gro. Więcej razy jeszcze by nam oberwać. Dobra, tutaj na bank do góry. I teraz w bok, i teraz tu. Dobra. I teraz tutaj. Dobra, jest punkt kontrolny na szczęście. Ruszamy. Tutaj do góry. Teraz do góry. No niestety, jest troszeczkę wspinaczki. Trochę śmiesznie to wygląda, że wiecie, wspinamy się po jakichś tam rurach i takich rzeczach. No, dawaj. A gdzie teraz, przepraszam? Tutaj? Tak. Okej, dawaj. Super, chyba nam się udało wyjść. No, na to wychodzi. Mamy rękawicę Thora pierwszą. Udało nam się odblokować osiągnięcie. Moi drodzy, właśnie się nam ładuje poziom jakby wybrzeże Tajlandii. Chyba tak to się nazywa. No już tego przerywnika nie będę wam wycinać.
możemy sobie wybrać, w czym Lara będzie startowała kolejny poziom, więc myślę, że tą cutscenkę sobie jeszcze odpalimy. Myślę, że weźmiemy sobie shorty, bo to jest jej strój z wszystkich jakby... Może nie trailerów, ale jakby grafik na przykład, więc możemy wziąć. Jeżeli chodzi o broń, no to może weźmiemy sobie tutaj maszynowe pistolety i zobaczymy, co nas czeka, jaka cutscenka. None of the ruins are visible from down here. But if father did explore this site, I see no sign of it yet. I still don't see how Thailand is connected to Vikings, or ruins under the Meta, hell, even Avalon for that matter. Helheim's it. Various myths use different names, but they all apply to the same remnants of the ancient world. One of those remnants is still alive. I would hate to be Amanda if Natla ever gets free. I would hate to be any of us. Dobrze, moi drodzy, na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym, gdzie zaczniemy zwiedzanie wybrzeża Tajlandii. No, tutaj już posiedzimy zdecydowanie dłużej niż w Morzu Śródziemnym. Trzymajcie się i cześć!